My żeśmy długo starali się o taką możliwość z prostego powodu, że to jest jedyne zwycięskie w całości, bo tych powstań było trochę więcej i zwycięskich też, ale tu w całości było zwycięskie i wypadało je w historii Polski właściwie uhonorować, zaznaczyć. I stąd nasze starania o to, żeby tak to się stało. Najlepszy dowód, że kilka lat temu wstecz podjęliśmy taką, nie my decyzję, ale zarząd główny, że jeździliśmy do Warszawy na 28, dzień po, i organizowaliśmy tam również taką uroczystość rocznicową. I to zostało dosyć dobrze przyjęte. No i krok dalej to, że w tym roku stało się.